Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo dzisiejsze to sieć. Zanim o słowie, to oczywiście zapraszam Was na transmisję z rekolekcji przystanku Jezus, które prowadzi biskup Edward Dajczak, emerytowany biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dobrze pewno Wam znany. Piękne rekolekcje, zachęcam Was, byście śledzili transmisję na antenie Radia Profeta. A dzisiejsze słowo uświadomiło mi, kochani, czy zrozumiałem bardziej, o czym mówi papież Franciszek, kiedy mówi właśnie, że w ewangelizacji czasami się trzeba pobrudzić. Te sieci, które zagarniają dobre ryby i złe, znaczy jadalne i niejadalne, są sieciami. Po prostu, obiektywnie rzecz biorąc, sprawa jest neutralna. Co z sieci służą do tego, żeby łowić? Natomiast to, co zjemy z tej sieci, no to już jest całkiem inną bajką. To znaczy, możemy zjeść te dobre, a możemy wybrać te złe. Czasami ta sieć, którą w życiu zarzucamy, ona zbiera niejednokrotnie i dobre, i złe ryby. I w tym znaczeniu możemy się pobrudzić. Ważne, by zjeść te, czy wybrać te, które są jadalne, nie są trujące, są po prostu dobre. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.